Sąd apelacyjny w Warszawie w dniu 10 lipca 2019 roku oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego. Jest to sprawa precedensowa, dlatego że jest to pierwsza w Polsce wygrana przeciwko Bankowi Millennium, w której sąd zasądził kwotę roszczenia na rzecz pani Powódki. To, co jest bardzo ważne, to po pierwsze, Sąd Apelacyjny uznał, że klauzula indeksacyjna została już uznana za nieuczciwą przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w wyroku przeciwko Bankowi Millennium. I wiąże to w każdej pojedynczej sprawie. Tak więc już dzisiaj każdy pojedynczy konsument może powołać się na właśnie ten wyrok Sokiku. Po drugie, sąd apelacyjny stwierdził, że klauzula indeksacyjna określa świadczenie główne i w związku z tym, ponieważ jest ona nieuczciwa, umowa powinna być uznana za umowę nieważną. Co jest bardzo ważne w kontekście samej nieuczciwości postanowienia o indeksacji, sąd apelacyjny odwołał się do najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że indeksacja jest nieuczciwa, dlatego że bank dowolnie ustala kurs, dlatego że bank stosuje dwa różne kursy, kurs kupna i kurs sprzedaży, jak również dlatego, że ta umowa wystawia kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko walutowe, bez możliwości ograniczenia tego ryzyka walutowego. Sąd apelacyjny ostatecznie uznał, że umowa jest nieważna, dlatego że na gruncie prawa europejskiego to konsument decyduje o tym, czy lepsza jest dla niego umowa kredytu w złotówkach ze stawką LIBOR, czy też lepsze jest dla niego stwierdzenie nieważności umowy. Ten wyrok, co jest bardzo ważne, idzie dalej niż ostatnie wyroki Sądu Najwyższego, wyrok z kwietnia i z maja, dlatego że w tamtych wyrokach Sąd Najwyższy uznał, że umowa kredytu indeksowanego ma być wykonywana jako umowa kredytu w złotówkach na LIBORze. W tej sprawie natomiast uznał, że ponieważ indeksacja określa świadczenie główne, to jest to umowa w całości nieważna. I ostatnia kwestia warta podkreślenia, to sąd apelacyjny zauważył, że nie może nadpłat kredytu dokonanych czy spłat kredytu dokonanych przez panią Powódkę zaliczać na poczet roszczenia banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wskutek nieważnej umowy, dlatego że bank w tym postępowaniu ani nie złożył oświadczenia o potrąceniu, ani nie wystosował własnego roszczenia, tak więc orzekanie w tym kierunku byłoby wyjściem ponad żądanie.